Halo? Co nam wisi? Dlaczego ja nic o tym nie wiem? To już wodą go trzeba polać. Facet. Facet. Taki nieduży, mały, w kapeluszu. Leciał za mną. Szalik miał? Miał. Szalik miał cały wieszący. Pierwszy raz coś podobnego widziałem. Mały jak mrówka, a leciał jak wiatr. Zaraz. Kochanieńki, miał coś ze sobą? Miał. Kosz. Miał kosz ze sobą. Leciał jak wiatr. Dobrze, że nie dopadłem. Panie Janeczku, niepotrzebnie się tędy, proszę. Pan denerwował, dlatego że to jest pan Boguś tutaj dookoła i on przyleciał z koszem, bo ja jestem głodna z kolacją. Tu niech pan postawi. Teraz chodzi o to, żeby ona była ciepła. Tu jest kiełbasa. Tak. Tu jest chleb. Tak. Tu są jajka. Tak. Tu są buty, bo widziałem, że nie ma. Dziękuję. Szybki. Kurze łapki już ugotowane. Dziękuję bardzo. Gdzie jest kontakt? Bo trzeba jajka usmażyć. Tam. Olga, zjesz jajka? Tak, niech usmaży więcej. Niech usmaży więcej. A ja... Niech pan usmaży więcej. A ja teraz coś puszczę. U mnie rewolwer jest, wiesz. Ty dobrze wiesz to. Marra, to jest, no. To nie to. No to nie to jest, jeszcze raz, no. Ech, ty życie, ty. Ten krawat jeszcze po ojcu dostałem. Nosił do frakowa koszula. Żegnaj mi życie, żebych wiedziałem, to bych go w pudełeczku chował. A ten mi krawat dała Maryna i srokomni poezję. A w tym żółcieńkim raz kiedyś do kina poszedłem na rzymskie herezje. W tym czarne groszki kupiłem parasol, w zielone groszki ślub brałem. A w tym malusieńkim na wiosnę za miasto poszedłem, a potem płakałem. Co to jest, no? Gdzie jest kontakt, bo jajka trzeba usmażyć? A teraz ciukanda. Ciuganda. Ciuganda, to jest straszne. Nie wszystko mądre, co z dla nieba wiadoma jest rzecz ta. A więc pioska, jaką znam, choć nie jest mądra, nucę wam, niech każdy sądzi sam. Gdzie tylko dzisiaj ty obrócisz się wnet, słyszysz dźwięki te. Nuci chłopi, nuci pani, nucą tu i nucą tam, więc my nuci. Hej, a światła! Do tego tylko brakowa! Ale co, zdaje się, że światło zgasło. A niech to porwie kaczoga. Hej, a, ach, melodiata, taki dziwny urok ma. Ten cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie Wesoło wszyscy tu spędzają czas, niech troska mija nas. Tylko ten, kto złotą nic prosi, że potrafi być szczęśliwym, może być. Wesoła pieśń, niech godłem będzie nam, do szczęścia wiedzie bram. Naprzód więcej nigdy serca do ci przyjdzie, skutek precz wesołość to mi rzecz. Hej, ha, ach, melodia ta, taki dziwny urok ma. Że cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie kaczukana. Hej, ha, ach, melodia ta, taki dziwny urok ma. Że cały świat powtarza ci się rad, a niech to porwie kaczukana. Cholerny świat, spięcie zrobiłem. Ale nic nie szkodzi, kochany. To jest normalne na ciukandzie. Ja kiedyś na ciukandzie włączyłam żelazko, to wszystko wysadziło się w powietrze. Pan Piotruś tak na mnie krzyczał, że mu wypadła sztuczna szczęka. Ja się tak zdenerwowałam, że ją sobie wypchnęłam na siłę, bo myślałam, że to moja i wszystko skończyło się w pogotowiu. Jeszcze słowo, a zedrę z niej skórę. Ale ja... Przepraszam państwa najmocniej, przepraszam bardzo. Ale państwo widzą, z kim ja pracuję, z kim mam do czynienia. Otóż niezależnie od przykrego incydentu, chcieliśmy państwa przeprosić za brak dopływu prądu w czasie nadawania piosenki optymistycznej pod tytułem Ciukanda. Przyrzekamy, że w stosunku do winnych zostaną wyciągnięte daleko idące konsekwencje. Ja bym takiego, co na panią krzyczy, pani Basieńko, to ja bym takiego... Cicho, kochany, cicho, bo obudzi pan pana Piotrusia. Co się tu dzieje? Ja nic nie rozumiem. Ach,
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panom, dobry wieczór paniom. Witam państwa jak zwykle, niezwykle. To nie na moje nerwy jest. On jest straszny, jak jest obudzony. A ja się go nie boję. Mówiłam panu, że on jest strasznie nerwowy. Gdzie on jest? Ja już głupi jestem. W kabareciku. Właśnie leci kabarecik. Otóż kto? Kabarecik, czy się też wyraża jak kto woli? Kabaret. Dobry wieczór państwu, witam państwa serdecznie i tak dalej, etc. Bomba, prawdaż? Otóż jak na wstępie zaznaczyłem, to jest to! Coca-Cola, oczywiście. On tu gdzieś psia jego mać skoczył. On tu gdzieś musi być. Co to, duch? Człowiecze serce jest lombardem, gdzie spotkać możesz każdy gra. Z weselszych czasów miękkie twarde, ze smutnych czasów parę łat. Są tam bilety i portrety, roślina jakaś jakiś ptak. I suweniry i kobiety, a wszystko to pomruty tak. Wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Przez ludzkie serca, przez ten lombard przebiegnie czasem wielki wiatr. Wichura wdziera się jak bomba i burzy dawny łatwy skład. Fruwają stare fotografie, przez okna płyną w siną dal. Tańcują daty i parafie i tylko tobie czegoś brak. Wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Ach, proszę, wspomnij mnie. Dlaczego mnie maslaki w uszy szczyt? Będzie lepiej panu? Tak. Panieneczku, mamy tam coś jeszcze? No, mamy jeszcze dzięcioła. Nie, dziękuję. Panienku, ma pan coś tam jeszcze? Dzięcioła jeszcze mamy. Oho, jest. No co jest psia jego mać z tym dzięciołem? Cośmy się nadomyślali, nawet pisaliśmy do telewizji listy w tej sprawie. Nic, żadnej odpowiedzi. Jak kamień w wodę. Nawet nie wiemy, czy to o politykę chodzi, czy o jakieś świństwo. No, jak z tym właściwie jest? Dokładnie nie powiem panu, bo on mnie zabija, ale fakt, że dzięcioła jeszcze mamy. Pani, co z tymi jajkami? Coś mówi. Mówi, co z tymi jajkami. Pani, czy tam jest coś ładnie, pani? Tak, pan Boguś spalił nam jajka. Spalił, a nawet jak spalił, to nie trzeba od razu donosić. Sama zjadła. O, przepraszam bardzo, dziękuję za grzeczne towarzystwo. Bucik i wezmę, a resztę to niech sobie pan Boguś zabiera. Pan Wojtek i pan Janek i tak niosą już do mnie stół zastawiony, cały. Nie ma rady, panie Janeczku, bierzemy stół. Dobra, ostrożnie, panie Wojteniku, tylko ostrożnie, kochany. Panie Janku! Panie Janku! Proszę, panie Janeczku. Panie Piotruszu, my w życiu nie przejdziemy z tym stołem. No i co się gapicie, no? Co nam się dzieje? Proszę, panie Janeczku. Proszę, kochany, niech pan wejdzie. Spokojnie, do tyłu i do przodu. Dobra. Zaraz, odwrotnie, teraz. Nie, tak już było! Ja proszę, teraz pokażcie! Bokiem! No to do siego roku. Niech pan zostanie, niech pan siada.
Zawsze mnie tak urządzali, kochana, zawsze. Na imieniny to kupili mi 3 pary męskich butów i 1 kota. No i co z nim? Marnie. A poza tym ja nie wiem w ogóle, gdzie mu zrobić ten zastrzyk. Jak to gdzie? W żyłę. Albo w ten w półśladek już. A ale w który? Bo on ma 2. No to w żyłę. Ale on nie ma nigdzie żadnej żyły. Obejrzałam dokładnie i nie ma. Przecież coś musi mieć. A to może mu z tyłu lepiej. Słyszałam, że dzieli się na krzyż i potem w prawą górną. No to co za filozofia? Niech wali w prawą górną, ja się odwrócę. To kretynka w plecy mnie kłuje. Ja przepraszam, ale to pan Piotr mi tak kazał. Ja przepraszam, ale niech się pan nie wierci, bo ja muszę to wpuścić całe. Oj. Kto kazał? Pan Piotr. Gdzie on jest? Tam. Kobieto, nie płacz. Ja jestem delikatny. Tak nie może być. To jest jeszcze nic. Kiedyś to zrobili mi taką straszną awanturę, że nie wiem, za nic. Niech pan tylko sam zobaczy. Tak. Panie Piotrusiu. No chyba. Pan jest dzisiaj w dobrym humorze. Wspaniałym. Cudownym. To ja panu powiem. Ona. Tak. Zgubiła Fiata 125P. Dobre, co? Zaraz. Chwileczkę. Jak to zgubiła? No po prostu, nie ma Fiata! To nie ma Fiata! Ta! Ja zgubiłam książeczkę. I tego Fiata nie dostaniemy już nigdy. Zresztą to się chyba dobrze złożyło, dlatego, że przez tego Fiata to by były nieporozumienia tylko w zespole. Jaku na śmie mówić coś podobnego? Całe życie zmarnowane przez marzenia moje poszły, tyle roboty! Dobrze, to niech mnie pan teraz zabije, bo jest tak wszystko jedno. Zgubić taki piękny samochód. Zabiłby! Panie Bogusiu, a ja mam szampana, tylko nie mam kieliszków, bo nikt nie miał w Sylwestra głowy do pracy. A ja mam przy sobie. To świetnie! Basiu, mamy jeszcze brońca sylwestrowego. To kto ma zapowiadać, pan Piotruś czy ja? Na pewno ja. Proszę państwa, prosimy o uwagę na walca i na czajnik. Świat sto podwabów ma, szczyty gór, pereł sznur, złota wór, ten o honory dba. Tamtym znów mknie bez słów kraj snów, ów chce mieć z brązu biust. Niesie wieść, że chce wleść w dzień wpreść, ja mam specjalny gust. Wszystko chęć, jedna chęć, wśród i wstecz. Tylko walczy, jest najsłodszy, jak miłości pierwszy jest. A i starszy, ten jest młodszy, taki walczyk burzy krew. To państwo, zainaugurowaliśmy nasz sylwestrowy wal szampańskim walcem, a o północy strzelimy, że się tak wyrażę, szampana. Szampana mi zabrał cham jeden, wyrwał mi z ręki, a za chwilę życzenia. Nie płacz, dziewczyno, mam drugi. Ojej, cudownie, niech pan otworzy. Do siego roku. A teraz wszystkim państwu, całemu dniu dzisiejszym musisz nie z powrotem, bo jeszcze jest za 10 minut, dopiero jest północ. Panie Boże, możemy tylko złożyć życzenia. Niech pan trzyma palcem do samej północy. Panie Piotrusiu, a ja puszczałam sobie dzisiaj kogo chciałam. Trzeba się do niej dostać, ona nas kompromituje na cały kraj. Panie, ja pana palca stworzę, jakąś górę muszę przejść. Zostaw Piotra. Wiesz, jaki on jest nerwowy? On nam jeszcze dzisiaj może bigosu narobić. Fakt. Do siego roku. Mówi pan.
krakowskiej piekarni. Piekarz imieniem Gomyl powiedział, że raz w jastarni zjadą się kornisza na mieszanka bra, a płynął gdzieś na okręcie po słowie ich referenci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 gdyby.